Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witam i też przywożę pozdrowienia, bo w piątek, w sobotę byliśmy razem z klubem Boanerges w naszym zlocie. To z całej Polski ludzie przyjechali na motocyklach i ze wszystkich zborów, z różnych denominacji i prosili, żeby przekazać pozdrowienia, także przekazuję też serdeczne pozdrowienia. Całkiem niedawno pastor wyszedł na to miejsce i mówił, jak to jest, że część kazania już mu ktoś zabrał. Jak to jest, że Duch Święty działa i część kazania już było powiedziane. Czy to w psalmach, bo dużo psalmów, miałem przygotowanych dużo fragmentów z psalmów, czy z Ewangelii Jana 14, czy w modlitwach, które już padły też. Duch Święty działa i Jemu chwała za to. Chwała Panu Bogu za to, że prowadzi, że karmi swój lud. Otwórzcie sobie psalm pierwszy. Na początek chciałbym od tego zacząć. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje, dlatego bezbożni przepadną na sądzie. Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. Chciałbym dzisiaj rozważyć z Wami rzecz taką podstawową, jedną z podstawowych rzeczy dla chrześcijanina. Chciałbym mówić o grzechu, o upamiętaniu i o pokucie. O istocie grzechu, o istocie upamiętania i o istocie pokuty. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, szukałem różnych materiałów. Mam też tak, że tak powiem, ulubionych kaznodziei, których czasami korzystam, których myśli czasami też przytaczam, ale powiem Wam, że prawie wcale nie znalazłem. Może jeden jakiś urywek mały. Mało kto mówi o grzechu. Dużo jest kazań o Ewangelii sukcesu, dużo jest kazań o Królestwie, o przyszłości, ale bardzo mało mówi się o grzechu. Jakiś czas temu w rozmowach czy z pastorem, czy z braćmi tak mówiłem, że musimy, dobrze byłoby wracać czy w kazaniach, czy w wykładach do podstaw wiary chrześcijańskiej, do tego, co jest fundamentem. I jednym właśnie z takich fundamentów jest to, co my wiemy, co Bóg nas naucza o grzechu. Czym jest grzech, czym jest upamiętanie i czym jest pokuta. Czym jest istota grzechu. Tak przeczytam na początek definicję, która jest taką encyklopedyczną próbą podsumowania tego, czym jest grzech. Grzech zakłóca relacje z Bogiem. Grzech to dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie złego czynu. Potocznie grzechem nazywa się myśl, wypowiedź lub czyn moralnie naganny, szkodzący innym lub też osobie dokonującej grzechu. Grzech w tym znaczeniu oddala grzesznika, czyli grzeszącą osobę, od Boga i od innych ludzi, obciążając jednocześnie sumienie tej osoby winą. Człowiek, który grzeszy, jest jednym z najbardziej niewdzięcznych stworzeń Bożych. Grzech jest niewolą. Nie możesz wyrwać się z niego siłami ludzkimi. Tylko Bóg może wyrwać cię swoją interwencją z niego. Grzech zakłóca relacje z Bogiem. Zobaczcie, jeśli macie otwarty jeszcze ten pierwszy psalm. Co tutaj psalmista mówi o tym?
ten, kto nie przesiągł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, ten ma relację z Bogiem. Ten jest blisko Boga. Bardzo mną tak wstrząsnęło te słowa. Człowiek, który grzeszy, jest jednym z najbardziej niewdzięcznych stworzeń Bożych. Zobaczcie, Pan Bóg stworzył nas, stworzył świat, stworzył zwierzęta, stworzył rośliny. Drzewa pięknie kwitną, kwiaty, mamy owoce, zboże przynosi plon, ptaszki bardzo ładnie śpiewają. A człowiek? Człowiek mówi, że Boga nie ma. Człowiek krzywdzi swojego brata. Siostra obmawia. Człowiek jest jednym z najbardziej niewdzięcznych stworzeń Bożych. Wszystkie stworzenia, jak pięknie rano ptaki śpiewają. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nie wiem, w tym roku jakoś tak wyjątkowo to słyszę. Tak naprawdę jest to piękny śpiew na chwałę Pana Boga. No bo komu one śpiewają? One wielbią Pana Boga. A człowiek? Dlatego to, co brat zachęcał dzisiaj właśnie. Śpiewajmy pieśni na chwałę Boga. To jest piękne, to jest wspaniałe, bo to uwielbia naszego Stwórcę. Grzech jest niewolą. Bardzo mocne słowa. Dobrze wiemy, słysząc świadectwa ludzi, których Pan Bóg wyzwolił, czy z grzechu pijaństwa, alkoholizmu, czy z narkotyków, czy z innych uzależnień. Grzech jest niewolą. Ile razy rozmawiamy, na przykład w czwartek, jak stoimy, ktoś podchodzi, czy papierosy pali i mówimy mu, czy ty jesteś człowiekiem wolnym? Tak, oczywiście. To dlaczego palisz? Możesz rzucić? No próbowałem, nie jestem człowiekiem wolnym. Nie możesz wyrwać się z niego siłami ludzkimi. Wiemy, co Bóg uczynił z miłości do nas. Wiemy, krzyż jest pusty. Tylko dlatego, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, my możemy teraz czuć się wolni. Bo tylko Bóg może wyrwać z niewoli, tylko Bóg może wyrwać swoją interwencją z konsekwencji grzechu. Grzech to po grecku hamartia, chybienie celu, nietrafienie do celu. Jest bardzo często to słowo używane w Nowym Testamencie, hamartia. A teraz zobaczmy na 10 przykazań. Mamy tam przykazania: nie pożądaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj. Niektórzy mówią, że to są nakazy. Ale zobaczmy pod tym kątem trafienia do celu, co te przykazania nam mówią. Nie pożądaj, bądź wdzięczny. Nie kradnij, rozdawaj. Nie cudzołóż, bądź wierny w miłości. Nie zabijaj, kochaj. Traf do celu. Kochaj drugiego człowieka, kochaj Pana Boga. To jest twoim celem. Po popełnieniu grzechu nie da się wrócić do stanu niewinności. Dokładnie o tym wiemy, dokładnie o tym czytamy na kartach Pisma Świętego. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżeszowej, już w trzecim rozdziale czytamy o upadku pierwszego człowieka. Czytamy o grzechu Adama i Ewy. Ale po popełnieniu grzechu nie da się wrócić do stanu niewinności. Człowiek już nie może wrócić do tego stanu, który był przed tym grzechem. Grzech rodzi konsekwencje. Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu Eden. Nie mogli już tam wrócić. I efektem tego grzechu jest nagość i wstyd. Adamie, gdzie jesteś? Pyta się Pan Bóg. Adamie, gdzie jesteś? Co się z tobą stało? Kiedy Adam popełnił grzech, kiedy Ewa popełniła grzech, odkryli nagość w sobie, wstyd. Grzech rodzi grzech. Pokusa, pogrążanie się i zanurzanie się w grzechu. Adam, kiedy zgrzeszył, pogrążał i siebie, i Ewę. Możemy to przeczytać w tej rozmowie, kiedy Pan Bóg woła do niego i mówi mu o tym.
On pogrąża siebie. To nie ja, to Ewa. Ona mi dała owoc, zjadłem. Ale dobrze wiemy, że grzech jest zawsze czynem świadomym i dobrowolnym. A początkiem grzechu bardzo często jest pycha, pokusa. Kiedy szatan w postaci węża kusił Ewę, co jej obiecał? Będziecie jak Bóg. I zmienia Słowo Boże. Czy na pewno Pan Bóg powiedział? Przecież możecie zjeść z tego drzewa. Pycha i pokusa, początkiem grzechu. W tym trzecim rozdziale czytamy o kuszeniu Adama i Ewy, a rozdział wcześniej, kilka wersów wcześniej, 2:24, czytamy o przykazaniu, które Pan Bóg dał człowiekowi. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Nie wiem, czy pamiętacie, stałem tutaj i mówiłem o Bożym porządku stworzenia. Kiedy Pan Bóg mówi do Adama i Ewy, a szatan przychodzi od drugiej strony. Przez Ewę mówi do Adama. Zakłóca Boży porządek stworzenia. Zakłóca to, co Pan Bóg ustanowił. Ten grzech nieposłuszeństwa jest omówiony. Ale także i ten grzech przeciwko byciu człowieka i jego żony, czyli męża i żony razem. To jest też mocne zdanie, które czytamy w Biblii. Powiem wam takie krótkie świadectwo też. Właśnie w piątek, w sobotę, kiedy byliśmy na tym spotkaniu Boanerges, klubu motocyklowego chrześcijańskiego, rozmawiałem bardzo długo z Tomkiem. Tomek to jest motocyklista, który, już mówiłem chyba to jego świadectwo, przyjechał kiedyś na Woodstock, żeby się zabawić, żeby pić, uczestniczyć w koncertach, ale z którymś z nas, on nie pamięta z kim, zaczął rozmowę, dostał Biblię motocyklisty i nawrócił się. Nie poszedł na koncerty, tylko cały czas przesiadywał z nami, rozmawiał, słuchał o Bogu, bo mówi, że on był, no, coś tam kiedyś został ochrzczony, pokropiony kiedyś, ale z Bogiem to nie miał wiele nic wspólnego. A trafił na kogoś, on nie pamięta, z kim rozmawiał, ale nawrócił się. I teraz jeździ z nami, jest członkiem naszego klubu. I kiedy rozmawiałem z nim, opowiedział, bo dawno się nie widzieliśmy, ponad rok chyba, tak. I opowiedział mi, co u niego słychać, tak rozmawialiśmy. Żona jego wystąpiła o rozwód. Uzyskała ten rozwód. W tej chwili tam, no, te sprawy wszystkie podziału i tak dalej toczą się. Mają syna też, on nie występował o prawo do opieki wyłącznej nad nim. No jest to skomplikowane wszystko. Ale jedną rzecz ciekawą mi powiedział. Te wszystkie jego kłopoty dopiero na rozprawie się dowiedział, bo żona się przyznała. Zaczęła go zdradzać w 2017 roku. Wszystkie jego kłopoty zaczęły się wtedy, kiedy on się nawrócił. Żona się przyznała, że już wtedy miała kochanka. I od tego czasu zdradzała go. Nawet mówił, że sędzina, jak usłyszała całą tą historię, osoba w podeszłym już wieku, sędzia, pani, ale powiedziała, że to jest coś niesamowitego, z jakim spokojem pan to przyjmuje. Ona oczerniała go, pieniła się tam w tym sądzie, a on ze spokojem przyjął to wszystko, co ten czas próby, który na niego zszedł. I on sam też mówił właśnie, że rozwód to jest grzech, ale on zgodził się, bo to nie on wystąpił o ten rozwód. Pani sędzia się pytała, czy jest możliwa zgoda między wami. On powiedział tak, żona powiedziała nigdy. On to ze spokojem przyjął. Kiedy idziemy dalej do czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, czytamy o Ablu i Kainie. Kain i Abel, dwaj bracia. W wersie 5-7 możemy takie słowo przeczytać. Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. To jest mowa o Bogu.
Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Co było przyczyną grzechu u Kaina? Gniew i smutek. Gniew i smutek na to, że Pan Bóg nie przyjął jego ofiary. Bardzo mocna lekcja dla nas. Jak rodzi się grzech, jak powstaje grzech w naszym sercu. Wcześniej mówiliśmy o pysze, o pragnieniu pożądania, o pragnieniu bycia Bogiem. A teraz widzimy, gniew i smutek także mogą być przyczyną grzechu. To, co mówiłem o Tomku, o tym świadectwie właśnie jego, kiedy ze spokojem przyjmował. On nie zgrzeszył w swoim sercu, według jego słów oczywiście, no bo ja tak nie byłem ani świadkiem tej rozprawy, ale to, co on opowiadał, ale mówił też, miał pokój w sercu. U niego nie było gniewu i smutku, nie było złości. Mało tego, rozmawialiśmy i pytam się, czy modlisz się za swoją żonę? Byłą żonę już teraz, on mówi codziennie. Codziennie się modli za swoją byłą żonę. Symbolem kraju grzechu jest w Biblii Egipt. To o tym wiemy wielokrotnie, o tym była mowa na kazaniach. Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, co? Oni chcieli tam wrócić. Oni wspominali, że im tam było dobrze. Byli bici, przecież prześladowani, zmuszani. Cały czas zwiększali im normy wyrobu tych cegieł, jak czytamy, a oni chcieli tam wrócić. A Egipt to kraj bożków, dom niewoli. Tam lud Boży był prześladowany, tam lud Boży był gnębiony. I człowiek też. Kiedy się nawróci, czasami ma taką chęć, żeby jednak może wrócić do tego, co było, żeby się poddać. A wiemy, że też grzech, zamysł o grzechu powstaje i rodzi się w sercu. Tak jak u Judasza, kiedy u niego w sercu powstał ten zamysł. Zasiewa go szatan. W Ewangelii Jana, 13 rozdział, 2 wers to czytamy. Grzech rodzi się w sercu. I tutaj jest jeden z tych psalmów, który już został przeczytany, to już nie będziemy go cytować, ale w wielu miejscach czytamy o tym, że grzech rodzi się w sercu. W Księdze Kaznodziei 5:5 czytamy: nie pozwól, by twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. Kiedy coś wypowiadamy, kiedy mamy jakieś myśli, te, które są w naszym sercu, one mogą przywieść do upadku całe nasze ciało. Czym jest grzech? Też dobrze wiemy na przykładzie Sodomy, na przykładzie Niniwy. To są znane historie, wielokrotnie są przytaczane, czy w kazaniach, czy w wykładach. A czy jest ktoś z ludzi, który jest bez grzechu? Zapytamy. W Psalmie 14 mamy na to odpowiedź. Od wersu 2. Pan spojrzał z nieba na ludzi, by zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, kto szukałby Boga. Ale wszyscy zboczyli. Wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro. Brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije, kryją pod językiem jad. I prędcy są do przekleństw oraz oszustw. Ich nogi spieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl. A lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Czy jest ktoś z ludzi, kto jest bez grzechu? Nie ma. Wszyscy zgrzeszyli. W liście do Rzymian bardzo dużo czytamy o tym, czym jest grzech.
Paweł, pisząc list do Rzymian, przez kilka rozdziałów w zasadzie tłumaczy, wyjaśnia oraz daje diagnozę grzechu. Zacznijmy od 6 rozdziału, od początku. Przeczytamy kilka wersów, potem jeszcze przejdziemy dalej. 6 rozdział listu do Rzymian od 1 wersu. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć nad Nim już nie ma władzy. Gdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Kawałeczek dalej, w 7 rozdziale, w 7 wersecie też czytamy, cóż więc powiemy, że prawo to grzech? W żadnym razie. Przecież gdyby nie prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Jaką lekcję z tego przyjmiemy? Gdyby nie prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Hamartia, chybienie celu. Przykazania, 10 przykazań, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj. Mamy trafiać w cel, mamy trafiać do tego celu, do którego zostaliśmy przeznaczeni. I Paweł dalej kontynuuje tą myśl przez 8 rozdział. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I tu już brat na początku przeczytał ten fragment z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Wy nie jesteście w ciele. Paweł też o tym pisze. My żyjemy dla Boga, żyjemy w Bogu, żyjemy jako ciało Chrystusowe. A tak łatwo jest widzieć grzech u kogoś, a nie u siebie. Tak bardzo łatwo jest kogoś obwiniać, ale nie siebie. Tak łatwo jest zauważyć, że on zawinił, ale ja już nie. Moglibyśmy tu przytaczać, czy przyjaciół Hioba, kiedy mówili mu, na pewno zgrzeszyłeś. Musiałeś zgrzeszyć, skoro przechodzisz takie cierpienia. Pan Bóg za darmo by cię nie doświadczył takimi cierpieniami. Faryzeusze wielokrotnie pytali odnośnie istoty grzechu. Uczniowie pytali Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Znamy ten fragment doskonale. Kiedy do Jezusa przyprowadzili kobietę cudzołożną, co powiedzieli? Przyłapaliśmy ją na cudzołóstwie. Mojżesz nakazał takie kamienować, a ty co mówisz? Bardzo często my widzimy w kimś grzech. Bardzo często widzimy, że ktoś grzeszy, a nie widzimy tego u siebie. Bóg w Księdze Hioba, w 38 rozdziale, 2 wersecie, mówi do Hioba takie słowa. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Zobaczcie, ile mądrości jest w tych słowach. Bóg ma jakiś plan.
Bóg ma plan dotyczący mnie, dotyczący ciebie, dotyczący każdego z nas. A my, obmawiając kogoś, my mówiąc złe rzeczy, widząc grzech u kogoś, zaciemniamy ten jego plan. Potem cztery rozdziały dalej Hiob odpowiada Panu Bogu. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Hiob zrozumiał. Hiob zrozumiał, że plan Boga jest dla wszystkich, nad wszystkimi i nie można go zaciemniać swoimi słowami bezmyślnymi. I Hiob kończy swoją przemowę słowami: kajam się w prochu i popiele. Przejdźmy teraz właśnie po tych słowach do tego, czym jest upamiętanie z grzechu i pokuta. Czym jest istota upamiętania i istota pokuty. W Księdze Izajasza, w pierwszym rozdziale, mamy takie bardzo, bardzo znamienne słowa, które wprowadzą nas do tego wyjaśnienia, czym jest upamiętanie i czym jest pokuta. Od 18 werset w zasadzie tylko. Izajasza, pierwszy rozdział, 18 werset. Chodźcie, rozpatrzmy to razem, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna. Upamiętanie i pokuta zaczyna się przed Bogiem. Kiedy przychodzimy tak jak Hiob i jego słowa kajam się w prochu i w popiele, zaczynamy od pokuty, upamiętania przed Bogiem, zaczynamy od wyznania swoich grzechów. To jest ta właściwa postawa. Kiedy stajemy przed jedynym i sprawiedliwym sędzią i przyznajemy się, tak, zawiniłem, jestem winny, przebacz mi, Panie. Pamiętamy, kiedy celnik i faryzeusz przyszli do świątyni i modlili się. Jeden bardzo blisko, wydawałoby się, podszedł, a drugi stał z tyłu. Bił się w piersi i mówi: Boże, przebacz mnie grzesznemu. Który został wysłuchany? Jezus doskonale nam to przytoczył jako przykład. O pokucie i upamiętaniu też czytamy w Księdze Jonasza, kiedy Jonasz w trzecim rozdziale dotarł do Niniwy w końcu po tych wszystkich swoich przygodach, które przez nieposłuszeństwo przeżył. Nawoływał w zasadzie jeden sam człowiek, całe wielkie, potężne miasto. I od trzeciego wersu w trzecim rozdziale czytamy: wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. I Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post, oblekli się w włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, obłókł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg. Nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, nie uczynił tego. Człowiek jest jednym z najbardziej niewdzięcznych stworzeń. O tym mówiłem na początku. Zobaczcie, ludzie, zwierzęta i bydło przywdziali włosienice.
może nas to dziwić. Czytamy, że Pan Bóg odwrócił swój gniew od Niniwy. Oczywiście wyrok zapadł, Pan Bóg przesunął wykonanie w czasie tego wyroku. Ale wtedy, kiedy ludzie pokutowali i nawrócili się, nawet król zszedł z tronu, przywdział włosienicę, pokutował, siedział w popiele. Wtedy Pan Bóg odwrócił swój gniew. Czy my, mając poznanie grzechu, odwracamy się od niego? Czy my, mając poznanie prawdy, kiedy wiemy, co jest grzechem, co jest istotą grzechu, upamiętamy się, pokutujemy? W liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, 26 wersie czytamy, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Czy faktycznie, mając poznanie prawdy, nawracamy się, upamiętujemy od swoich grzechów? Chciałbym tutaj przywołać postać króla Dawida, kiedy zgrzeszył z Batszebą. Doskonale znamy tą historię. Królowie podczas wiosny zwykli wyruszać na wojnę, a on został w Jerozolimie. Z nudów prawdopodobnie przechadzał się po tarasie. Jego wzrok padł na piękną kobietę i zgrzeszył. Ale żałował. Pan Bóg przez proroka Natana, przez przypowieść o owieczkach i o bogatym i biednym właścicielu owieczek, przemówił do niego i Dawid żałował, kajał się za swój grzech. I takim wyrazem jego upamiętania i pokuty jest Psalm 51. Proszę, jeśli macie Biblię, otwórzcie, przeczytajmy go razem, bo to jest piękny psalm, wtedy, kiedy Dawid bardzo mocno żałował. Dla prowadzącego chór psalm Dawida. Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu. Gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Ten psalm jest dłuższy. Proszę, przeczytajmy sobie go w domu. 51 psalm jest wspaniałym psalmem, który mówi o upamiętaniu i pokucie. W Nowym Testamencie z kolei w pierwszym liście świętego Jana, w 2 rozdziale, mamy od niego nakaz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Dawid kajał się przed Bogiem bezpośrednio. I my przyjdźmy przed Boga. Jezus Chrystus w Ewangelii Jana mówi sam o sobie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest 14 rozdział już czytany dzisiaj przez brata Liczka. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Znamy te słowa. Faryzeusze oczywiście przekręcali te słowa. Mówili do Jezusa w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale i wysłali do Niego uczniów swoich, czyli faryzeusze, wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. A Jezus mówi: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Przyjdźcie do mnie. Kiedy na samym początku, kiedy pastor zapytał, czy mogę przygotować jakieś słowo, żeby się podzielić, w samochodzie akurat leciały Dzieje Apostolskie.
W 14 rozdziale, w 22 wersie uderzyły mnie takie mocne słowa, które pozornie nie wiążą się z tym tematem grzechu, ale jakoś tak mocno do mnie dotarły i w domu otworzyłem sobie i analizowałem ten wers, Dzieje Apostolskie 14:22. Tam umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. To, co mnie uderzyło, to to połączenie słów umacniali duszę uczniów i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności. Bracia i siostry, czy kiedy wam ktoś przekaże, że chce was umocnić w wierze, ale powie wam, trzeba przejść wiele trudności, aby wejść do Królestwa Bożego, to to jest umocnienie czy zniechęcenie? Tam umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. Kiedy my grzeszymy, kiedy przechodzimy przez konsekwencje grzechu, bo nie można stać się po popełnieniu grzechu takim, jakim się było wcześniej, tylko Jezus może nas wybawić od konsekwencji tych faktycznych grzechu. Czy nie przechodzimy przez trudności? Ten przykład mojego znajomego Tomasza, kiedy się nawrócił, przed nawróceniem wszystko było dobrze, on imprezował, pił, z żoną na imprezy jeździli, małżeństwo było, dziecko dorastało w tym małżeństwie. Kiedy się nawrócił, zaczął przechodzić trudności. Czy to jest umocnienie? Dla niego tak. Powiem wam, że bardzo zbudowany byłem jego świadectwem, jak opowiadał, jak Pan Bóg mu błogosławi we wszystkich innych aspektach, kiedy on z pokorą przyjmuje te zdarzenia, które na niego dotarły. W pracy awansował. Kilka osób razem z nim z pracy zaczęło czytać Biblię. On ich namówił. Nawrócili się. Do fryzjera poszedł. Mówi, no zwykła czynność. I w rozmowie z fryzjerem zawiązała się rozmowa o Bogu. Proste słowa. I fryzjer zaczął przychodzić do wspólnoty, gdzie on chodzi. Potem razem się spotykali, rozważali Słowo Boże. Ten fryzjer znowu zachęcił kogoś innego. I mówi, jakim to dla niego jest zbudowaniem, że Pan Bóg tworzy mu rodzinę. No, jak gdyby zastępczą, bo no, żona powinna być zawsze przy nim, prawda? Ale Pan Bóg błogosławi mu we wszystkim. Także i my umacniajmy siebie nawzajem, ale pamiętajmy, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. Bo grzech rodzi konsekwencje. Zawsze po grzechu są konsekwencje. Jeśli go nie wyznamy, jeśli nie przyjdziemy do Boga prosić o przebaczenie, te konsekwencje mogą być dla nas śmiertelne. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale czytamy słowa Jezusa od 7 wersu. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Oto on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Jeśli macie otwarty ten fragment, zobaczcie na 9 wers. Pocieszyciel przekona o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Jezus mówi te słowa. Bardzo mocne słowa. Kiedy mówimy o upamiętaniu i o pokucie, to greckie słowo pokuta to metanoia. Zmiana swojego myślenia, zmiana sposobu myślenia, zmiana istoty myślenia. Tak w zasadzie do XV wieku uważa się, że błędnie było tłumaczone to słowo.
metanoia była tłumaczona jako nadawanie pokuty. A jeśli nadawanie pokuty, to i musi być ktoś, kto tą pokutę nadaje. I stąd się wzięła hierarchia, stąd się wzięli kler, stąd się wzięło wyróżnianie niektórych ludzi, żeby mogli nadawać pokutę. Teraz obecnie to słowo jest tłumaczone jako zmiana myślenia, metanoia. Jeśli mówimy o grzechu i o pokucie, moglibyśmy też powiedzieć o fragmencie z Ewangelii Marka z 3 rozdziału, kiedy tam jest mowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ale tu już brat Adam całkiem niedawno mówi nam o tym w kazaniu. Kiedy mówimy o upamiętaniu i pokucie, musimy też wspomnieć słowa Pawła, kiedy w liście do Rzymian w 7 rozdziale mówi: robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Wiemy dokładnie z naszego życia. My czasem nie chcemy popełniać grzechu. Mówimy: Panie, już nie chcę tak robić, już nie chcę tak czynić. A kiedy znów popełnimy ten grzech, żałujemy. Obiecujemy, że już nie będziemy tego dalej czynić. Paweł to właśnie podsumował. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. W Ezechiela 47 rozdziale czytamy takie słowo, jak Ezechiel ma wejść do rzeki, która wypływa, i na początku przy źródle, kiedy ma przejść przez tą rzekę, on może ją przejść, woda jest po kostki. Potem kawałek dalej, woda jest już po kolana. Kawałek dalej, woda jest po pas, ale dalej da się przejść przez tą rzekę. Kiedy jeszcze dalej Ezechiel jest przeniesiony, już nie może przejść, bo woda jest powyżej jego, przykrywa go, prawda? Jest więcej wody niż on ma wzrostu. Jak to się ma do grzechu, upamiętania i pokuty? My czasami możemy zobaczyć tą wodę, która jest po kostki, i uznać, że może sobie damy radę. Ale ta woda czasami jest taka, że ona nas przykrywa. Jeśli chcemy przedostać na drugi brzeg, możemy tylko przepłynąć. Musimy dać się unieść Duchowi Świętemu. Musimy zaufać, że pokonamy tą rzekę. Ona jest może głęboka, ale my ją przepłyniemy, kiedy damy się unieść. Na szkole biblijnej mieliśmy bardzo mocno omówiony przykład Filipa, kiedy Duch powiedział mu, żeby szedł na pustynię, na pustynną drogę, żeby wyszedł z Jerozolimy i szedł na pustynną drogę. Filip mógł zapytać: dlaczego, Panie, no, tam mam kogoś ewangelizować, tam kogoś mam mówić o Ewangelii. A co się okazało? Tamtędy przejeżdżał Etiopczyk. I tylko dla niego został posłany Filip. Ale kiedy wykonał posłusznie wolę Boga, Etiopczyk przyjął chrzest, to Duch uniósł Filipa. Uniósł go, zabrał go stamtąd. A Filip dał się ponieść. Dał się ponieść przez to, że był posłuszny. Także i my, kiedy słyszymy dzisiaj: daj się ponieść duchowi przebaczenia, duchowi wybaczenia innej osobie, upamiętania, pokuty. Nie zagłuszaj tego słowa. W 5 Mojżeszowej, 27 rozdziale, 13 wersecie, Bóg mówi do narodu wybranego: oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Wybieraj, bo dzisiaj są położone przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu i popatrzymy na życie Jezusa, czego Jezus naucza nas o grzechu, o wybaczeniu, o uświęcaniu? Już zobaczymy, że na początku Ewangelii Mateusza, w 1 rozdziale 21 wersie, kiedy anioł do Józefa mówi, że Jezus wybawi swój lud z jego grzechów. Czytamy, że to już jest zapowiedź wybawienia, czy Symeon, czy Anna. Jezus wybawia
przyjdź do Jezusa, wyznaj grzechy swoje, wyznaj przed Nim. W Ewangelii Marka w 3:6 czytamy, że Jan chrzcił tych ludzi, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Nie ma napisane, że chrzcił tylko tych ludzi, ale w domyśle jest to tak zapisane, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Przyznaj się przed Bogiem otwarcie do swoich grzechów. Czytamy w Ewangeliach, że Jezus przebaczał grzechy i udowadniał, że może to czynić, że ma taką moc. Faryzeusze wątpili, że Jezus może przebaczać grzechy, ale On udowadniał im. W Ewangelii Łukasza w 7 czytamy o kobiecie, która umyła Jego nogi i otarła je swoimi włosami. I co o niej czytamy? Jezus powiedział takie mocne słowa. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele. Piękna nagroda. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele. Kiedy Tobie ktoś przebaczy, czy będziesz kochał? W modlitwie Ojcze Nasz, którą Jezus nas nauczył, też mamy takie słowa. Przebacz nam nasze grzechy, jako i my przebaczamy. Czy możemy przebaczyć komuś grzechy, kiedy mamy w sercu gniew czy smutek, tak jak Kain? Kiedy mamy w sercu pychę? Kiedy pragniemy być kimś większym? Przebacz nam nasze grzechy, jako i my przebaczamy. A to, jak Jezus nauczył nas w tym przypadku już omawianym z kobietą, którą przyprowadzono do Niego po cudzołóstwie. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. To jest bardzo mocna nauka. Nikt nie jest bez grzechu. Czytaliśmy Psalm 14 wcześniej. Nikt nie jest bez grzechu. Patrzę na zegarek i już chyba trzeba kończyć, dlatego pominę ten psalm też, który już był czytany, ale jeśli chcecie, możecie jeszcze przeczytać sobie w domu. Psalm 19 i psalm 32. Bardzo mocno mówią o tym, jak powinno wyglądać dziękczynienie, jak powinna wyglądać radość po tym, jak Pan przebacza grzechy. Bo doskonale wiemy, już wielokrotnie to słyszeliśmy, że Bóg nie kocha grzechu, ale grzesznika już tak. To wielokrotnie słyszeliśmy. Natomiast rzadko pamiętamy, że do piekła nie idzie grzech, ale do piekła idzie grzesznik. Dlatego słowa, że Bóg nie kocha grzechu, ale grzesznika już tak, muszą wybrzmieć razem z tym, że do piekła nie idzie grzech, do piekła idzie grzesznik. Jezus umarł za każdy nasz grzech. On to już wykonał. Ale musimy to wyznać swoimi ustami. Jeśli w to nie uwierzymy, biada nam. Po popełnieniu grzechu możemy zaśpiewać tak jak kibice reprezentacji Polski. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Ale ta droga to droga na zatracenie. Musimy ukorzyć się, wyznać swój grzech, prosić Boga o wybaczenie. Musimy pokutować. Musimy coś z tym zrobić. Nie możemy żyć blisko świętego Boga, będąc grzesznymi, będąc w grzechu. To Bóg opasuje mnie mocą. On nauczył mnie żyć nienagannie. Czytamy w psalmach Dawidowych. I na ostatek słowa Jezusa z Ewangelii Jana, 8:24. Słowa do faryzeuszów, ale musimy je przyjąć też do swojego serca, bo to są słowa do nas. Poumieracie w swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Ewangelia Jana, 8:24. Poumieracie w swoich grzechach, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem.
Amen.